Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na przeglądzie rynków. Zacznę trochę nietypowo, bo od stronki bitinfocharts. Pisaliście w komentarzach, że jest taki adres, który masz ścianą kulę. I widać, czy ten adres potrafi przewidzieć, kiedy sprzedać, kiedy kupić. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest. Tutaj mamy. O, przejdźmy jeszcze. Wróćmy do wszystkich adresów. Największe adresy bitcoinowe. Pierwszy to Binance, Coldwallet, Bitfinex no i potem jest trzeci adres. Jaki nie jest zdefiniowany. Nie wiadomo czyli ten adres jest. No ale ma sporo bitcoinów na koncie. 116 tysięcy. No wartych teraz ponad 3 miliardy Dolarów. I zobaczmy, czy rzeczywiście warto byłoby robić tak jak ten adres. No, adres powstał w lutym 2019 roku. Zobaczmy sobie na wykres. No, akurat to był dołek, czyli w, w dobrym miejscu. Załóżmy, że byśmy kupowali i sprzedawali tak jak ten adres. W dobrym miejscu wejście na rynek, <coughs> czyli w dołku tak naprawdę. Bez która była przed rozpoczęciem hosty. No i co ten adres robi? No, zasadniczo przez cały czas akumulacja bitcoinów, dokupywanie, czasami jakaś sprzedaż, ale jak popatrzymy przy jakichś większych transakcjach, na przykład tutaj końcówka czerwca 2019, końcówka czerwca 2019, no to mamy tu lokalny szczyt, a tutaj były największe zakupy, to można by trochę realizować zysków. Ale nieważne. Potem cena wróciła mniej więcej do tego dołka. minimalnie wyżej, no ale przez rok czasu były jakieś wzrosty. Lokalna bańka, korekta, spadek do punktu wyjścia. Więc tutaj patrząc na ten adres, to adres zasadniczo akumulował. No jakieś tam minimalne sprzedaże były, ale zasadniczo ktoś dorzucał bitcoiny na ten adres. Ale idźmy dalej, bo Tutaj małe wzrosty. Najwięcej zaczyna się dziać na tej bańce teraz. I co tu się podziało? Tutaj mamy ta niebieska, to wykres ilości bitcoinów. A tutaj czerwona, czy bordowa to wykres dolarowy. Jak ten, ile ten portfel jest warty? No i tutaj zaczyna nam, się, zaczyna nam się taka hiperbola robić. O, pierwsza hiperbola, jest w sumie to ostatnio na tym adresie. W ujęciu dolarowym. I mamy datę 9 stycznia taki szczyt. I potem największa sprzedaż ilościowa bitcoinów. To mamy końcówka stycznia 2021 roku. Popatrzmy sobie. Końcówka stycznia 2021 roku styczeń. No mamy tutaj lokalny. Dołek, lokalny dołek w tej całej fali wzrostowej, i w tym miejscu, jeżeli byśmy robili to, co robi ten adres, byśmy sprzedali najwięcej bitcoinów, jakie posiadamy w lokalnym dołku. Co się działo później? Później znowu akumulacja, czyli dokupowanie przez cały czas. Zobaczymy sobie tu na zielono. Głównie na zielono jakieś minimalne dopłaty, ale głównie na zielono. Dokupywanie przez cały czas Bitcoinów. Czyli jakbyśmy patrzyli, sobie sprzedajemy na lokalnym dołku tutaj. I tutaj nam mieliśmy Bitcoinów 99, powiedzmy 100 tysięcy zaokrągleniu. Zeszło nam do 84, czyli pozbyliśmy się jakichś 15 tysięcy bitcoinów, żeby je odkupić po coraz wyższych cenach. Dość do 120 tysięcy bitcoinów. Czyli sprzedajemy w lokalnym dołku i kupujemy przez cały czas, gdy cena bitcoina wzrasta. Żeby to przedstawić tak dosadnie, jakbyśmy na tym wyszli, to w szczycie adres był warty ponad 6 miliardów dolarów. Potem nastąpiła korekta. Albo bez na Bitcoinie. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, gdzie cena spadła 50%. I co się stało z wartością portfela? Jakbyśmy kupowali i sprzedawali według tego adresu, spadła prawie o 50%. Do 3 miliardów z hakiem. Może się tutaj ktoś sobie jeszcze tam przez to czas dokupował. Czyli grając według tego adresu, no to straciliśmy 50% przez ostatnie dwa miesiące. Tak jak kurs Bitcoina spadł, tak wartość portfela też nam spadła dwukrotnie. Genialna szklana kula. Życzę powodzenia w naśladowaniu tego typu handlu i inwestowaniu na podstawie na przykład tego adresu. Żeby to miało sens, to ktoś powinien tutaj się pozbyć w tym miejscu, gdzie był szczyt. To co ta duża ilość sprzedanych bitcoinów powrócić tutaj, albo jeszcze więcej, żeby przy spadku ceny bitcoina odkupić, choćby teraz i wtedy, żeby zatrzymać wartościowo wartość portfela, żeby nam nie spadła, to nam spadła wartość portfela o 50%. Tak. Czekam na inne komentarze, które pokazują genialne rozwiązania. Zarabiania i szklanych kul i innych bajerów do morosłych inwestorów, amatorów. Dobra, przejdźmy do, do przeglądu rynku. Wybrane indeksy giełda w Stanach Zjednoczonych. Co się tu podziało? Mieliśmy korektę przed weekendem, w poniedziałek czerwona świeczka i wyciągnięcie. Wyciągnięcie, testujemy ATH na wtorek, środa, czwartek, piątek. Dobicie do ATH na nas u podobna sytuacja. Też szybka korekta i już testujemy ATH. Jak to wygląda na innych giełdach? DAX, no DAX też mamy odbicie, ale do ATH jeszcze kawałek. Giełda w Anglii, podobnie, ale tutaj tak na oko widać że 50% tylko zostało odrobione. WIG. No WIG odrobił trochę więcej niż w Anglii, ale też ATH brakuje nam. WIG20, no też jest 50%. Szanghaj. Giełda w Chinach. No tutaj za wiele nam się nie dzieje. Będziemy jakimś trendem bocznym. Nikkei, czyli giełda w Japonii, no też, czyli Azjaci, no nie bardzo e, chcą iść za Stanami Zjednoczonymi. Gdzieś bliżej dołka niż górki i transport. bo Transport też nam odbił, ale transport jest do ATH to jeszcze daleka droga i to odbicie było. taka luka bez domknięta. Tutaj znowu jakaś luka Hossy. Odbicie na transporcie było spore, ale wczoraj już czerwona świeczka, czyli tak kolorowo nie jest. A na kryptowalutach też odbicie mamy, też odbicie. Od bardzo newralgicznych poziomów, jakiś trzeci dołek nam się tutaj stworzył. Więc y, sytuacja mi się przypomina tej, która była w 2018. Też tak szło, szło równo, taki trójkąt zniżkujący i, i wybicie dołka. <laughs> no, bardzo mi to przypomina ten scenariusz. Ja bardziej widzę też scenariusz niż scenariusz 2013 roku, y, gdzie wtedy. Tutaj akurat na tym okresie nie będzie, gdzie mieliśmy wyższy szczyt. Czyli ja bardziej obstawiam ten scenariusz niż z 2018 niż 2013. Kryptowaluty. Bitcoin, tak jak mówiłem, krypto odbiło. Linia trendu dostawowego została przebita, ale szybki powrót. Więc sobie tą linię przesuńmy jeszcze raz. Nie tą linię, tylko tą linię. No dobra, najpierw może tą, tą. linię sobie przesuńmy tu. Tą zostawmy. Dobra, mamy linię trendu przesuniętą. Utrzymał tutaj mamy jeden dołek, drugi, trzeci ten, ten trochę wyżej. Jakaś tu można by linię rysować jeszcze jedną, ale już nie ma co tej linii rysować. Ta linia już nie ma większego znaczenia na 31 tysiącach. Wyratowaliśmy, gdzieś była. Tak jak mówiłem, chyba na przedostatnim przeglądzie, że takie miejsce, jak przybijemy to może być nieciekawie, ale zostało to wyratowane. Przebiliśmy linię, no tak jak na akcjach w Stanach, tak i krypto poszło odbicie, i no dalej gdzieś jesteśmy w tym trendzie bocznym, z tendencją spadkową jednak niż wzrostową. Reszta krypto. Podąża za Bitcoinem, poza tam różnymi wynalazkami, ale może nie będę się skupiał na wynalazkach i pokazywał ich, bo jest tendencja nie tylko że w Polsce, ale ogólnie na świecie, że jak ktoś zobaczy jakieś takie wykresy gigantyczne, to zaraz będzie jeszcze chciał kupić sobie na górce, bo jeszcze pójdzie z pięć razy w górę. Więc może nie będę pokazywał, jak to niektórzy na swoich filmikach pokazują projekty, które już wyskoczyły w kosmos i mają. Przebić jeszcze nie wiem co. Czyli reszta krypto mniej więcej za Bitcoinem, i mamy odreagowanie tak jak na rynkach akcji. Weekend przed nami. Zobaczymy, co się będzie działo. Co się dzieje na walutach Forex? Indeks dolara. No, dolar nam się umacnia. Zobaczymy, EURUSD. Cały czas tutaj trend spadkowy. Duża, duży trend boczny i coraz bliżej dolnej bandy Frank do złotówki. Tutaj mamy odreagowanie, ale złotówka nam się osłabia do franka, do euro, do dolara. No zasadniczo, patrząc na waluty, to za dobrze nie jest. Do funta podobnie. Zobaczmy surowce, bo tu też się sporo dzieje. Złoto. No, złoto ostatnio. Nie ma dobrej pasy. Bardzo blisko dolnej bandy. Bardzo blisko tej linii trendu wzrostowego. Prawie została przetestowana. Tu próba odbicia, ale to odbicie nie doszło nawet do połowy tej fali spadkowej. Srebro w połowie tego trendu bocznego, więc za wiele nam się tu nie dzieje. Palat miał jedną mocną, mocny spadek. Teraz też kolejny mocny spadek, gdzieś próba odrabiania. No nie wygląda to za dobrze. I te takie silne wyprzedaże no, mogą świadczyć, że trend nam się zmienił na no, paladzie. Ale jak poczymy sobie wcześniej, te wyprzedaże już były takie. To jest ta wyprzedaż z marca z zeszłego roku, gdzie wszystko nam poleciało. Platyna. no Platyna wpada w trend, bo się za się nie dzieje. Mieć podobnie, ale też bardzo blisko tej linii trendu wzrostowego, i może ten trend zostać przełamany. Ropa spory spadek, i odrabiamy no ponad 50%, już odrobione, ale czy przebijemy ten ostatni lokalny szczyt? Nie wiem, zobaczymy. Ale podsumowując, miała być mocna korekta na indeksach, a okazało się, że szybka korekta, i szybkie odrobienie. Kryptowaluty próbują też odrabiać, ale tutaj idzie to o wiele oporniej i wszystko gdzieś mam wrażenie, że to jest takie naciąganie tej gumy coraz mocniej, 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 ładowanie kasy na rynki do podtrzymywania, żeby akcje przynajmniej w Stanach nie spadły. Chiny nie do końca chcą podążać, ogólnie Azja nie do końca chce podążać za Stanami. No Polska gdzieś tam próbuje, DAX prawie naśladuje. Są wakacje, środek wakacji, ale powoli, powoli gdzieś ręki zaczynają wracać i myślę, że może coś tutaj zmienność, tak jak wróćmy jeszcze do indeksu S&P. Te spadki może się okazać, że będziemy mieli kolejną falę i tutaj stworzy nam się podwójny szczyt. I będziemy Testować tą dolną bandę tego kanału wzrostowego, tak mi to wygląda na teraz. Jak będzie, pokażę przyszłość. Dobra, wszystkim życzę miłego weekendu. Czekam na jakieś ciekawe komentarze. Jak zwykle, komentarze, które są, yy, które się nie zgadzają ze mną, są mile widziane. Inny punkt widzenia. Bardzo dobrze wiedzieć, że. Myślicie samodzielnie, no, chociaż tutaj szczerze wątpię, bo mam wrażenie, że powtarzacie to, co gdzieś żeście usłyszeli, a nie, nie, nie do końca jest to związane z samodzielnym myśleniem. No, ale każde zdanie różne, jak poczytamy sobie też, polecam czytać komentarze, bo wtedy, jeżeli są różne odmienne zdania, to można sobie gdzieś wypośrodkować. Może ten trochę przegieł w tom. Może prezes tutaj trochę ponaginał, że tak miałoby spać. Może tamten jakiś nagania ponaginał, że może tak ma iść za bardzo w górę. Ekstrema się zdarzają na giełdach, ale warto znać wiele scenariuszy. No ja pokazuję głównie te scenariusze negatywne, no, choć, no nie tylko, bo pozytywne scenariusze też pokazuję. Czasami tu jestem nazywany, że tak. Pokazuję tylko negatywne scenariusze, no ale pokazywałem scenariusz w październiku chyba poprzedniego roku, gdzie predykcja nowego ATH była na 55 tysięcy Bitcoina, więc to nie jest tak, że pokazuję tylko negatywny scenariusz, ale pozytywny też i każdy może sobie wybrać, czy w dół, czy w górę. I wydaje mi się, że to jest najlepsze, najsensowniejsze rozwiązanie. bo Ktoś tam mi zarzucał, że ja tylko w dół pokazuję. No nie, no w górę też. I gdzieś poziomy, do jakich można. Może by, wykres może dojść, doszło do 65 tysięcy, prawie, no ale gdzieś przy 55, jakby ktoś realizował zyski, to byłoby bardzo sensowne, przynajmniej na teraz, bo może się okazać, że dojdziemy do miliona. No na razie takiego scenariusza nie pokazuję, no nie bardzo, nie bardzo go widzę, co nie znaczy, że go nie ma. Pokazałem scenariusz negatywny, pozytywny. No Jakby coś się tutaj podziało, to pozytywne też może pokażę. Na razie, na razie widzę sentyment negatywny do Bitcoina. Ogólnie nie do kryptowalut, bo też żeby było zrozumienie. Bo niektórzy już widzą tak, że jakby na przykład Ethereum przebiło krypto, kapitalizacją Bitcoina, to już rynek krypto zawali, koniec świata i w ogóle co to będzie? No nic nie będzie, no nic się nie stanie. Rynek krypto będzie się rozwijał. Nie wiadomo w jakim tempie, które luty, no ale uważam, że Bitcoin no coraz bardziej widać, że jako ten pierwszy przeciera szlaki i wszedł do mainstreamu i do świadomości ludzi. No dzięki temu też powstały waluty cyfrowe, centralne, cyfrowy yuan już hula w Chinach. Dzięki Bitcoinowi. Czy na tym skorzysta Bitcoin? Szczerze wątpię, wydaje mi się, że skorzystają inni. Przeważnie jest tak, że ci pierwsi nie zarabiają najwięcej. Też chyba taka myśl mnie naszła, ostatnio nie mówiłem o tym, że to wcale nie jest tak, że najwięcej na Bitcoinie zarobili ci, którzy, nie wiem, dowiedzieli się w 2010, 2011 o Bitcoinie. No wtedy mm, można było faktycznie kupować za kilka dolarów Bitcoiny, albo za kilkanaście. Tylko, że było tak dużo ryzyk, tyle giełd od tamtego czasu padło, nie było portfeli sprzętowych, no, było o wiele więcej zagrożeń niż teraz, nie było świadomości, mało kto był tak wyedukowany, jeżeli chodzi o cyberprzestępczość, żeby ogarnął to wszystko. Więc sporo z tych ludzi jednak, którzy gdzieś zarobili na początku, no albo niektórym też uderzyła palma, do głowy i ta kasa, którą zarobili, no, no też yy, niestety nie przyniosła pozytywnych, niczego pozytywnego. Kolejna sprawa, nie było rozwiązań podatkowych. Nie wiadomo było, czy legalne, czy nielegalne, jak to rozliczać. No naprawdę ci, którzy wchodzili o wiele później już były te uregulowania, jakby portfele sprzętowe, no, świadomość, jak, jak z tym działać. O wiele więcej procentowo wydaje mi się, mogło z tamtych osób zarobić jest ci pierwsi, więc jeżeli widzicie coś, jakąś technologię i mówicie, a to tam, bo tam prezes kupił w 2011, to w ogóle, a teraz już jest tak, no nie, to już nie da zarobić. no nie, no da się, wszystko da się, ale z głową i tak naprawdę wbrew pozorom yy, nie zarabiają na więcej ci, którzy inwestują na samym początku, pewno też nie ci, co na końcu, tylko ci, którzy w trzeciej fali, tak jeszcze wracając do tych fal, które rysowałem. Może pokażę jeszcze, jeszcze, te fale, które tutaj mówicie, że ponaginałem rzeczywistość, bo wrysujmy te fale. Ponaginałem rzeczywistość. Jak to tu połączyłem sobie jeden, jedną górkę, drugą, to jedna duża fala. No fala Eliota to jest taka teoria, która się przeważnie nie sprawdza, ale można sobie ją dopasować. Czyli m, analiza wsteczna zawsze jest skuteczna. Ale tu, tu nie chodzi o to, o żeby dopasowywać, tylko o to, żeby znaleźć jakieś scenariusze, możliwe rozwiązania i to ta analiza z, tą, z tymi falami Eliota, jakie tu może nie do końca pokrywa się z praktyką, z, z teorią. Ale tak jak mówię, teoria, praktyka to są dwie różne rzeczy, przynajmniej się nie pokrywałem. Ale na podstawie tego chciałem powiedzieć tak, że ci, którzy to inwestowali w 2011, może wcale nie są najlepszymi, największymi wygranymi, a bardziej ci, którzy inwestowali na tej trzeciej fali. Ja tu połączyłem dwie, czyli od 2012-2013 do 2017. Czyli spokojnie możecie przespać pierwszy taki strzał, że coś jest innowacyjnego, bo to tak jak startupy: 90% albo 95% pada. Ale jak już jest po pierwszej korekcie i firma przetrwa, tak jak e, wydaje mi się, że ten okres to był najbardziej taki newralgiczny dla bitcoina. I bitcoin przetrwał, i potem nastał taki wzrost, gdzie bardziej już stabilnie, z mniejszym ryzykiem można było zarobić. Więc spokojnie, e, jeżeli ktoś teraz się dowiedział o bitcoinie katolotowej i mówi: Jezu, przespałem, teraz to już pociągi odjechały, będą następne. Nie stresuj się, tylko popatrz sobie na taki wykres, w którym miejscu jesteśmy i czy warto w tym momencie akurat kupować, czy nie warto na przykład poczekać. Na pewno, według tego, co tu narysowałem, i tak będzie się dało zarobić na Bitcoinie. ustawiam, że na czymś innym o wiele bardziej, bo gdyby nawet ten scenariusz się zrealizował, co do centa z 3000 do tysięcy, to ilukrotnie jeszcze mamy wzrost na Bitcoinie. Więc fakt, że negatywny tutaj Bessa ogólnie i fala ABC korekcyjna. Coś nie oznacza, że nie można na tym zarobić. Tylko na spokojnie nie kupujemy szałpał nie wtedy, kiedy jest największy wysyp naganiaczy na rynkach i kiedy najwięcej szkoleń sprzedają i w ogóle wszyscy się interesują. Nie wtedy. Wtedy możemy się zainteresować, ale nie wchodzimy na rynek. Zaczynamy edukację. Patrzymy, co się dzieje, a wchodzimy na rynek wtedy, jak już się wyedukujemy, i wtedy, kiedy tych naganiaczy nie będzie, kiedy zamilkną i nagle zobaczycie, że w internecie mało kto się interesuje kryptowalutami. No ostatnio tak jest, że mało kto się interesuje, ale nie wydaje mi się, żeby to był akurat dobry moment na inwestycje, patrząc po tych cyklach, w jakich jesteśmy, że tu jeszcze może być jeden strzał, ale potencjał. Potencjalny zysk do straty Wydaje mi się, że się nie kalkuluje Dla mnie się nie kalkuluje Może komuś się to kalkuluje Ma trochę inne podejście Według mnie nie bardzo Bo zbyt duże ryzyko jest Tąpnięcia ogólnie na rynkach Co może się przełożyć na kryptowalutę Więc wolę sobie spokojnie poczekać I zobaczyć Jak się sytuacja Rozwinie Brak pozycji to też pozycja Jeżeli robimy to świadomie Dobra, teraz już koniec. Do następnego razu. Miłego weekendu. Uśmiechu wszystkim. Udanych tradeów i zadowolenia z siebie. Do usłyszenia. Pa.